Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, jestem Eno, a to jest Cult of the Lamb. W ostatnim odcinku troszeczkę nam się narobiło tutaj. I nie powiem, każdy z tych odcinków jest nagrywany po jakimś tam czasie, po paru dniach albo coś w tym rodzaju. Jako, że chcę na bieżąco dodawać ludzi do listy, którzy są chętni do dołączenia do kultu. To za tym idzie, nie bardzo często wiem, na czym stoję. A ostatnim razem, kiedy tu byliśmy, no właśnie... A wszyscy przestaliście wierzyć, wszyscy jesteście głodni, wszędzie jest brud, smród, jest tragedia. Więc najpierw spróbujmy to rozwiązać najlepiej jak potrafimy. Wszyscy są źli, o matko. Bor ostatni. Tak, Boro jest naszym pierwszym dziaduniem. Prawie nam to dało poziom, prawie. Okej, troszeczkę więcej wiary. Duży problem. Przede wszystkim. Rytuał Fistu. Okej. Troszeczkę więcej wiary. Teraz kolejna rzecz, potrzebujemy, żebyście wszyscy potańczyli sobie, no niestety, no 10 drewna, no jasne. Mniej zabawy. O matko. Gra jest wspaniała. Gra jest wspaniała. Okej, niestety Fist nic nam nie dał, z tego co widzę, dał nam dał, okej, wszyscy są najedzeni, świetnie. Świetnie, bo to nas ratuje. Maltar dalej, zamknięty w dybach. Więcej monetek. Teraz tak, musimy zająć się przede wszystkim, no właśnie, bo oni wszyscy zaraz będą chorzy. Będą... żygać i tym podobne. Co możemy pozbierać? Masa kamienia. Bardzo fajnie. Musimy zająć się również... O matko, co tu się dzieje? Dobrze. Parę kliknięć, parę rytuałów i na razie jest w miarę ogarnięte. W ostatnim odcinku troszeczkę... specjalnie, troszeczkę umyślnie zostawiłem was takim... cliffhangerem, nazwijmy to w ten sposób. Nie będę tutaj ściemniał. Tu tutaj chory chodzi? Bahamut. Panie Bahamut, ty musisz bedrest. Ja bym cię wysłał tutaj do Wyrka. I my potrzebujemy... drugiego takiego budynku. Nie wiem, czy tamten nam się zawalił, czy co się z nim stało. Wydaje mi się, że mieliśmy dwa... budynki związane z... związane z drewnem. Tak, to akurat wiem, że musimy zbierać własnoręcznie. Zasadzają i dbają o to sami. Tak samo jak teraz jeszcze do tego dołożyliśmy im możliwość, no właśnie, używania fertilizera. Żeby to wszystko miało się lepiej. Pięknie. Przyszedł nasz farmer. O! Co to za zadanie? Kobrietki, słucham cię. Darkwood Dungeon Flowers. Jasne. Okej, czyli dzisiaj najwidoczniej idziemy do Darkwood. Ze względu na to, że kobiet tego naszło na kwiatki. Niech będzie. Najpierw wyzbieramy to jedzenie. No, jeżeli znajdziemy w końcu budynek, który jest odpowiedzialny za to, że oni sami to zbierają, to będzie piękna chwila. Mamy też nasionka na te kwiatki. Ale... powoli wypełniamy, bo ja bym chciał to... później przenieść te wszystkie budynki troszeczkę w inne miejsce. Całą tą farmę zapełnić, może nawet nie jedną farmę, a więcej. O, mamy przyjaciela nowego. A no tak, po bosie, to Zepar jest. Jasne. I ty, panie Zepar, będziesz nazywał się po kolejnym widzu, który ma dość... problematyczny nickname wbrew wszystkiemu. Ze względu na cyferki. Kuba 150312. Witamy w kulcie.
From Constitution, ale Terrified of Death. Okej. Okay. Chop Trees, tak. I powiem wam, że postanowiłem, jako że Boro jest naszym pierwszym, nie wymagamy za bardzo ofiary. Damy dożyć Boro spokojnych dni. Nawet wiecie co? Nawet biedny Boro. Wiem, że masz tylko parę dni, które ci zostało. Ale i tak w ciebie wierzę. Trzymaj nasze błogosławieństwo. Borowiczek jest świetny. Z nami od samego początku. Okej, okay, mamy się całkiem stabilnie. Możemy w takim razie polecić Reeducate or kill the Center. Reeducate. Nie. To już robimy. I mamy wrócić do Darkwood. Szukasz kwiatków Kamilia. Dla Cobrietiego. Bo tego sobie akurat nie wyobrażałem, że zaczniemy sztyletem. O, wspaniale. Moja ulubiona broń. Aha. Moja ulubiona broń. O matko. No, to mogło się popsuć bardzo szybko. Okej. Okay. Jest w miarę. Szukamy kwiatków. Jeszcze raz kwiatków. A, kości na pewno zaraz zbierzemy, spokojnie. Jasne. O, klaunek! The hearts. Gift from below plus 20% szans na niebieskie serduszko podczas zabicia przeciwnika. Pewnie, dobra. Weźmiemy sobie dla odmiany gift from below w takim razie. Nie będziemy kupować żadnych kart, bo odkładamy na razie troszeczkę pieniążki. Hey flooring, proszę bardzo. Bardzo dużo ścieżek różnych nam się... A to była pierwsza w ogóle. Okej. Okay. Brakująca. Co tutaj się dzieje? Oj, tego nam trzeba było. Proszę bardzo. Toż to pokój specjalnie dla Cobriettiego. 5 tylko dało. Wyglądało, jakby miało być tutaj o wiele więcej tego, ale okej. Okay. Daliśmy również serduszko. Ups. Lazłem prosto wy, no właśnie. Bez naszego Disease Hearta. Wlazłem prosto w ataki przeciwników. Jest jak zawsze. Leafy Flower Sculpture. A to jest bardzo ładne. Ej, to pierwsza jest nawet. Okej. Okay. Taka brama z kwiatków albo coś w tym rodzaju. Fajne. Będziemy mogli to postawić na wejście. Jedzenie. Nie wiem, czy w ogóle Anura nawet może mieć jakiekolwiek jedzenie. Bo tutaj są to borówki. Wydaje mi się, że może mieć w postaci właśnie grzybów, ale... Na razie te grzyby, które zbieramy na Anurze są dla nas... do zadania. Więc wyzbieramy ile można. 73 borówy, jasne. Trochę trawy. Dobra, lecimy dalej. Będzie jeszcze jedno jedzenie. Okej. Świetnie. Sermon Eber has collapsed. Okej, musimy naprawić wyrko. Są gotowi na kolejne przemówienie w razie czego. Nawet nie widziałem tego ataku. Tego też zresztą. Tyle chaosu się dzieje w tej gierce. Czasem to jest przerażające. Ale jak zawsze będę zwalał na sztylet. Którego ataki mi się nie podobają. Jak zawsze będę zwalał na sztylet. Jasne.
I kolejny sztylet. Super. Wolę Death Sweep. Death Sweep jest świetny. Mi się właśnie wydawało, że powinienem tam był dostać obrażenia, ale nie wiem, co się wydarzyło. Bierzmy więcej trawy. To by mieć te grządki z głowy. No właśnie, Death Sweep jest świetny. Ale nie wiem, czy coś z tych można. Tutaj na pewno mamy kwiatki. O, 7 dla Kobriego, pięknie. Panie Kobrietki, zadbamy o te kwiatki dla ciebie. Pan się nie przejmuje. Bardziej, że na zrobienie tego zadania jest czas. Jedzenie po raz kolejny. Ja wiem, że powinniśmy zadbać też o takie rzeczy właśnie jak drewno i tym podobne, ale... No nie wiem, wydaje mi się, że rzeczy jak drewno jest o wiele łatwiej zdobyć. 9 kwiatków, serio? No to brakuje nam jednego. I też więcej jedzenia oznacza... więcej nasionek, które w razie czego możemy wykorzystywać u nas. Chociaż nie powiem, tak zaczyna być to dosyć smutne, że... Naszą dietą jest wcinanie w kółko borówek i borówek. A dojdziemy do tego wszystkiego. Ja mówię, bardzo powoli, specjalnie podchodzę nawet do tej gry. Ze względu na to, że idzie wyczuć przyszły content i tak dalej. Raczej staram się właśnie nacieszyć tym, co jest obecnie w grze. Też przygotować dzięki temu save'a. Niekąd na to, co przyniesie przyszłość. Cokolwiek ma przynieść. Okej. Okay. Całkiem sprawnie poszedł pokój. Jak na korzystanie z sztyletu. Nie, naprawdę, no, moja najmniej ulubiona broń. Jaka jest wasza ulubiona broń, jeżeli graliście albo gracie w Cult of the Lamb? To jest mój problem ze sztyletem. Strasznie mocno odpycha, jak na tak małą broń, tak mały zasięg. Wydaje mi się, że moje ulubione stały się rękawice, a wcześniej były topór. Były topór. Wcześniej moim ulubieńcem był topór, a stały się rękawice. Chcielibyśmy tutaj to bardzo cwaniakować. Właśnie. No, sztyletem to trochę zajmie. Ze względu na to, że po każdym pojedynczym ataku on sobie podskakuje. Okej, okay. O, bomba. Prawie się zapomniałem. Tak, kwiatków mamy wystarczająco, świetnie. Znaczy, że możemy iść do końca i uciekać stąd zamiast kontynuować. Teleskop, rabbit's foot. Zdecydowanie, szansa na lepsze skrzynie. No i niestety Walefar używając sztyletu. Nie wiem, jaki jest ten z sztyletu naprawdę. Dosłownie stać w przeciwniku. Denerwuje mnie to. No, praktycznie obrażeń nie bijemy, co jest ciekawe.
delikatnie denerwujące. What? Naprawdę irytuje mnie strzelec. Nie widzę tych obrażeń. Lepsze jest to, że to jest w ogóle jeden z prostszych bossów, a i tak, ile życia straciłem, bo jestem niecierpliwy. Przez to, że gram sztyletem. Gdyby nie było, to też jest w dużej mierze moja wina. Sztylet nie jest aż tak okropny. Mi się po prostu nie podoba. To gram jak gamoń. A więc zrobiłem unik prosto w kule ognia ogólnie. Świetnie. Brawo ja. O, zmieniliśmy ilość skoków. No tak, 25% życia. Teraz mu zacznie odbijać. Nie tak miało być, miałeś też dostać obrażenia. Wiem, że go na końcówce złapię. Okej, zdecydowanie ilość życia się rozkręciła. Ilość życia przeciwnika mam na myśli. No, no, muszę być troszeczkę bardziej cierpliwy niestety, jak dostajemy jakiś sztylet czy coś w tym rodzaju. Sztylet albo miecz, bo mieczem też niespecjalnie mi się gra ogólnie, co jest ciekawe. Nie jest wybitnie dobry. Bomba. What? O, nie zgadzam się z tym. Teretetetetet. No, wspaniale. A więc to była śmierć po bossie. Interesujące. Ponieważ nie wydaje mi się, żebym był w zasięgu, no ale... Jasne. Jasne, jak już gra nas nie lubi, no to... Czemu by nie dać, żeby jeszcze bardziej nas nie lubiała, nie? No, czasu do czasu musi pokazać nam, że nas nie lubi. Tabernacle. Interhouse, outhouse, zdecydowanie. A, jestem zły, naprawdę. Nie dość, że wczoraj na streamie, jako że na streamku zajmujemy się również maksowaniem gierek i tak dalej, okazało się, że nowa gierka, nowy Souls-like, Steel Rising, jest zbugowana i nie da się jej wymaksować. Bardzo proszę, Kobietti. To jeszcze dzisiaj tak nam się zaczyna odcinek, nie? Wspaniale po prostu. Wspaniale. 5 lepszonych... Umrytury Living Sense, no właśnie. I na pewno chcemy odebrać te monetki. Ile tego jeszcze mamy? Jeszcze. Dobrze, musisz nam zrobić 5 lepszego drewna. Maltar dalej w dybach. Oczywiście, sermon, to jest dla nas poziom. Oj, musimy czekać, no boro. Art i tutaj. To są The Horde. Occultist, Arrow of the Righteous. A chcemy więcej. 3 nowe klątwy, okej. Okay. Cokolwiek one by nie były, ale to otwiera nam, no właśnie, dostęp do kolejnych poziomów. Wspaniale, wspaniale. A, dziękuję wszystkim bardzo. Teraz nowa doktryna.
Law and Order Possessions. Meaning of Obedience. Law and Order, zdecydowanie, bo zaczyna nam czasem spadać. Murder for... what? Perform a ritual at your temple in which you can ascend a follower spirit to a higher plane of existence. To mi się podoba. Moment, czy my możemy tak zrobić z Borowiczkiem? Czy my możemy go odesłać do raju? O, tam ktoś nas kocha. Tak, tak. Ja nie mogę wybrać kogo? Mogę wybrać kogo. Panie Borowiczek. To jest 5%? 40%? To się chyba nie opłaca. Prawda? Od czego to jest zależne? Wulfeusz pokazuje plus 40, Devix pokazuje plus 30. Ale dobrze, panie Borowiczek. Dziękujemy ci za twoją służbę. The first death. To wiesz, jest the fallen soul, okej. Okay. Borowiczek has ascended. Dziękujemy ci, panie Borowiczek, za służbę. Nikt nie powiedział, że nie może wrócić, wiecie. Borowiczek 2.0 czy coś w tym rodzaju, nie? To nigdy nie wiadomo. Możemy kuknąć na szybko. Musimy więcej kuknąć. Czemu nikt tego nie podlał? Back to work. I Kuba. A, bo wy teraz będziecie spać. Okej, jasne. Tak? Tego nawet nie wiem, skąd dostaliśmy to. O! Padżongi mięsko dają. Dawaj. Okej. Co tu się dzieje? Dlaczego młody śpi w tym miejscu? Chwila, moment. Chyba rozumiem, dlaczego śpi w tym miejscu. Okej. Właśnie zastanawiałem się, o co tutaj chodzi. Nie, dwie osoby i tak nie mają wyra, najwidoczniej. No to musicie sobie zbudować wyro. Długo to trwa? Nie, okej. Może w ten sposób im pomożemy. Idź do wyra spać. O, chyba idą. Okej, świetnie. Dobra, z jedzeniem też nie ma najgorzej. Masę kamienia mamy. Bardzo fajnie. Tak, okej. Czyli kończą się nam te kopalnie. Je trzeba stawiać na nowo i na nowo. Okej. Jasne. Myślę, że to odpowiedni moment. Chociaż z tym głodem mnie troszeczkę martwią. Może ja wam zostawię tutaj więcej tego. Bo jeżeli Hecate znowu nam rzuci klątwę jakąkolwiek na wasze brzuchy, będzie dość niefajnie. Dobra, tak was zostawię. Powinno być wystarczająco. Prawda? Nie, to nie będzie wystarczająco. Zrobię jeszcze 4. Okej. Też to się bawi, tam to sobie nam rośnie Lumber Yard has run out of Lumber. Okej, jasne. No dobra.
Powrotem to bardzo przyjemne miejsce. Powrotem Anura. Ale jestem zły po tym, po tej bombie na bossie. Uuu. Start z toporem. Divine Guardian. Nietykalność na 2 sekundy, okej. Okay. Czyli to jest jeden z... wersów reaktywnych. O, znaleźliśmy nawet te grzybki do zadania. Właśnie, my nie możemy przypadkiem... sobie tak... O, tego nawet nie zrobiłem. To robimy. I to robimy. Poczekamy sobie. Dobry, witam serdecznie. Kruszki będą pomagać. Rozbijać wszystko. A my wiemy, ile mamy tych grzybów? To są te. Możemy też własne wyhodować. Okej, mamy takie 4. Zupełnie nie brałem pod uwagę tego, że możemy własne wyhodować i po prostu je przynieść mu. Okej, rozumiem, jak to działa, tylko trzeba przytrzymać przycisk. Dobrze, że sprawdziłem. Tam tego źle użył. Chciałem nacisnąć przycisk i tyle. Mam w lewo. O matko, uwielbiam topór. Ups. Widziałem, że nadciąga... pocisk, ale... no cóż. Nie mam nic na swoją obronę. Naprawdę powinienem o wiele wolniej grać, ale mi się tak świetnie zwiedza to wszystko i świetnie gra w tą gierę. Sam się pcham w te wszystkie kłopoty. O, okej. Okay. Mały kultysta stawiał opór, no. Ty mówisz, że takie gamoniowate błędy popełnię, wiadomo, nie? No bo... nie o to w tym chodzi, wydaje mi się. W momencie, w którym postanowiliśmy, że ta seria... staje się serią odcinkową... na YouTube, wydaje mi się, że... nie każdy chciałby... totalne przypocenie oglądać i tak dalej. Divine Strength Plus, zdecydowanie. Zwiększenie obrażeń, tym bardziej kiedy korzystamy... Nie, żadnego makeovering. Tym bardziej kiedy korzystamy z topora. Tutaj zwiększenie obrażeń będzie najbardziej widoczne. Najbardziej odczuwalne. Okej. Skull Necklace. Okej, okay, wydłuża... okej, daje podwójnie długie życie followersowi, któremu to oddamy. A, to jest po nowego followersa. Kamień, znak zapytania, walka. Okej, idźmy po ten kamień. Masakra, mamy tak dużo kamienia. I jeszcze dają nam więcej. O, ale to dobrze. Jasne, więcej golda. Gdzie na monetki przełożymy go. A, chodźmy tędy. Ach. Przy pokoju nie używając mocy, nie używając kursa. W ostatnim odcinku zapomniałem o tym. A drewno? Nie. Zobaczmy, co tutaj będzie się działo. Bardziej, że wydaje mi się, że na samym końcu czeka nas już teraz Hecate. To lepiej by było dostać normalne pokoje walki,
potencjalnie nagrody z nimi związane. Albo też dostać od szkieleta po prostu, tak sobie. Eno, ja cię proszę. O, zaczynają się rozmowy samym ze sobą. Wspaniale. Dziwny pokój. W dół. O, enemies have a chance to drop a fish. Neptune's Curse. Bardzo rzadko to się zdarza, nie? Jestem ciekaw, czy jakieś więcej rybcie będziemy dzięki temu. Co jest naszą nagrodą, przyjacielu? Dał nam dekorację po prostu. Jasne, czemu nie? Jasne, spodziewałem się, że jest kapłanem od tego serca czy coś w tym rodzaju, to nie wiem, wyleczy nas albo zwiększy maksymalną ilość serduszek albo coś w tym rodzaju. Nie. Dał nam dekorację. Jasne. Czemu nie? Nice. Pięknie. The Lovers. Tak zmarnuję za moment, podejrzewam, znając mnie. To 39 pieniążków. Całkiem sporo nam się ich nazbierało. Tak dla odmiany. Ja chcę rękawice. Nie, nie chcę. Całkiem szczerze. Nie tym razem, mamy i tak topór piątkę. Okej. Okay. No to lecimy. Czy to tym razem będzie czekać na nas Hecate? Pięknie, pięknie, pięknie. Nie. Ubu nie chcę, ta nietykalność jest całkiem, całkiem. Nie, nie, nie. Niech sobie na razie zostaną. Nie czytałem wiadomości, która wyskoczyła na ekranie. Widziałem tylko jakąś wesołą minę. Mam nadzieję, że to coś dobrego. Proszę, dać mi się tutaj przebić jak na... Wow. Rybcia. A to jest ciekawe, te małe pajączki są uważane również za przeciwników. Wypadła nam ryba z Neptune's Curse. Przynajmniej tak mi się... wydaje? Aha. Jasne. Nowy follower tak sobie po prostu tutaj siedział. Okej. <Okay. grym> Cokolwiek to miał. Ile mamy w ogóle aktywnych followerów? 15. Okej, okay, wydaje mi się, że to jest dobra liczba. Cała ta reszta chyba może w nieskończoność sobie po prostu siedzieć. Uczy indoktrynacji, tak mi się wydaje. A jeżeli nie w nieskończoność, to naprawdę długo i tak. Wow. Lecą te rybcie. Jakiś salmon tutaj poleciał wcześniej. Tuna, proszę bardzo. Powiem przyjacielu. Daj nam diseased heart.
Jasne. Okej, trochę poczyścić przeciwników. Trochę dostałem tą kulą ognia, to nie było fajne. Pięknie, pumpkin seedsy, świetnie. Będziemy mogli zasadzić troszeczkę lepszego jedzenia. Mhm. A jednak. Oto panowie i panie. Poznajmy Hackett. Pokaż swoje prawdziwe ja. Fajnie. Leciał atakiem zorem. Atak bombami. Dwa pięcioma. Tak, którego nie lubię, ten, który pełni. Wydawało mi się, że nie dostaliśmy językiem tam, gdzie powinniśmy dostać. Był bardzo dziwny atak. No właśnie. Nie. Próbuję zbyt agresywnie grać. Aja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 j
bardzo niedobrze. Wydaje mi się, że powinienem o wiele aktywniej zbijać. On się rozdziela. Co ja robię? Straszny chaos, co się w tej gierce dzieje. Dalej się idzie do przodu. No już nawet wybiegam przeciwników, wspaniale. Okej, czyli zabijanie przeciwników jest na nic, ze względu na to, że tak wychodzą na... No cóż. No idzie nam wspaniale. Idzie nam po prostu wspaniale. Okej, myślę, że ze względu na content, nazwijmy to w ten sposób, mogę zacząć skupiać się na gierce zamiast wakacyjnie sobie przy niej siedzieć, co? Już kiedyś o tym rozmawialiśmy, że o, bo chciałbym, żeby mój kanał YouTube był troszeczkę luźniejszy. No nie. Trzeba po prostu działać. Torki, czytałem tutaj wszystkie te informacje ze względu na to, że idziemy po zemstę. Tak, żeby na szybko zrobić sobie różnicę konkretnego grania i mojego skupienia, a nie takiej, wiadomo, ma być zabawa, ale no człowiek się o wiele lepiej jednak bawi, kiedy wygrywa, prawda? Wśród elderly followers. Zbierajmy sobie to wszystko. 5. Więcej. Re-educate. A zapomniałem tego robić. Maltarowi się to chyba nie spodobało. O wow, ale mamy... One. Dobra, zaraz się tym zajmiemy. Chciałbym, żebyście mieli wszystkiego pod dostatkiem.
Zbierajmy to. Nie, spokojnie, bo tutaj... No właśnie, Wolfie się zaraz schafta. Tu się Six z tego, co wiedziałem. Spokojnie. A, to Devix nam się postarzał. Bad rest, zdecydowanie. Okej, okay, widzę. Trzeba cały czas stawiać. Zaraz. Oho. Znowu zaczynają się świetne humory. Chcecie troszeczkę więcej wiary, co? Też tak myślę, że więcej wiary by wam się przydało. Z tą wiarą mamy problem. Wydaje mi się, że nie wybierałem zbyt mądrze. Oho, dopiero co robiliśmy zadanie. I Cobrietti teraz szerzy. Kłamstwa na nasz temat. Ale to z drugiej strony spoko, przynajmniej Maltra będzie miał towarzystwo. Moment. Jasne. Okej, okay, zdecydowanie musimy zabrać się za bossa jak należy. Został wyśmiany, matko. Dobra, wy to budujcie. Bo my tutaj na szybko sobie zbierzemy. Jedzenie przestaje być w miarę problemem. Sadzimy i zbieramy tego naprawdę dużo. Przynajmniej tak się wydaje. Będzie mit. Okej, okay, nakarmimy was. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na pewno sobie to musimy pozbierać, ale gdzie jest? O, właśnie, jest. Imprison. W tej chwili. Tyk. Co można z tą robić? Okej. Okay. Re-educate. To przerażenie. Dobrze, na szybko. Bierzmy to jedzenie, które mamy. Przydałoby się to ulepszenie do zbierania. No jeżeli będziemy tak ginąć, na lewo i prawo będziecie klątwy dostawać od Hecate i innych, z tą wiarą nie będzie za dobrze. Do rozdziwienia. Że z wiarą nie mamy się za dobrze. Okej, okay, to możemy wyzbierać. Jedzenie macie. Okej, okay, trzeba się poprawić. Bo wydaje mi się, że na pierwszą przegraną nie zasługiwaliśmy. A na drugą to po prostu ja byłem leszczem na bossie, no... Wszystko to dla mojego oka w dalszym ciągu jest strasznie chaotyczne. Pensor, czwóreczka. Milstrom do wymiany. Okej. Okay. Powoli do przodu. Nie ma się co śpieszyć. Ma się co psuć. Okej.
Prawie dostaliśmy tą strzałą. Tych dużych muk nie lubię. Potrafią nieźle oszukać. Bomb już też nie lubię. To mam zamiar się trzymać całą mapę od bomb. Po dzisiejszym zdecydowanie nie lubię bomb. Nie wydaje mi się, że to było fair, co tam się wydarzyło. Ale cóż, nimi oceniać. Mówiłem o tym, że mam zamiar grać konkretnie, tak? Czym daję żabie wskoczyć siebie? Najwolniejszy atak, jaki widziałem. Nice, nice. To jest dobrze. Nie, naprawdę mam problem lekko z tym chaosem, który się tutaj dzieje. Na początku, kiedy człowiek widzi ten combat style, myśli sobie o jakimś The Binding of Isaac czy coś w tym rodzaju. W jakimś Moonlighterze na przykład. Ale to jest, wbrew wszystkiemu, to jest o wiele bardziej chaotyczne ogólnie. Prawda. Przydałoby się, żebym troszeczkę więcej jednak z tą grą spędził, jeżeli chcę. Dobrze, macie Moonlight Class kolejny. Właśnie, my musimy rozdać te naszyjniki. To jest drewno, to jest jedzenie. Przez drewno, po jedzenie, po drewno. Prosto do bossa, tak po prostu. Nie, pójdziemy. Drewno, walka i wtedy postanowimy, czy znak zapytania, czy drewno. Z jedzeniem nie wydaje mi się, że był aż taki problem w tym momencie. Nie wydaje mi się, że był problem aż taki z jedzeniem. Chwilowo. Wiadomo, bo to się wszystko bardzo szybko zmienia. Ale tak, zdecydowanie pójdziemy walką ze względu na to, że... Ryzykuję, że stracimy życie, jasne, ale musimy znaleźć więcej kart, lepszą broń. Coś w tym rodzaju, nie? Jeżeli chcemy się zwijać do bossa, to musimy coś tutaj zadziałać. Znowu prawie wlazłem w atak. Żaby. Zaczynam rozumieć, jaki jest mój problem, jeśli chodzi o kombat. To jak działają bronie. No chociaż nie, no to i tak ten chaos właśnie, no. Moment, całe serduszko straciliśmy? W jaki sposób całe? O, wow. Dobra, może po prostu się nie nadaje do tej gry. Co tutaj dużo rozmawiać. A naprawdę się skupiam na tym, co się dzieje na ekranie i staram się reagować cały czas, wiecie o co chodzi. Jestem po prostu pokonywany przez chaos. Straszne, naprawdę. To znowu było obrażenie. Nawet nie wiem, który przeciwnik. O. Cleansing Fire jest lepszy. Dobra, koniec marudzenia. Zamiast marudzić, że chaos i... Nie wiadomo, co się dzieje, to trzeba się nauczyć po prostu lepiej grać. Bardzo proste. Przepraszam bardzo, te wszystkie skrzynie to z jakiej okazji? On candle, jasne. Więcej unlocków, bardzo fajnie. Ostatecznie chcemy to wszystko zebrać. Lepszy skurs, okej. Okay. Jakieś tam rybcie.
trochę leczenia. To było całkiem fajne. Jego pokoju jeszcze nie widziałem. True Sight. 10% szans na zadanie obrażeń krytycznych. 20 złota. Darachnid. Okej. Okay. Możemy zatruwać, jasne. No zobaczymy, co jeszcze z tego będzie tutaj. Teraz mamy decyzję do podjęcia, o ile dobrze pamiętam. Drewno albo znak zapytania. Znak zapytania. Najczęściej teraz jest ten koleś od serdu... Tatarota albo pół czerwonego serduszka. Pół czerwonego serduszka. Pół czerwonego serduszka i nas wyleczył. A nam nie brakowało przed chwilą pół czerwonego serduszka? Mogłem brać kartę tarota w takim razie. Myślałem, że do nas stałe. Zostałem oszukany. No widzicie, tak dużo rzeczy jest dla mnie niezrozumiałych, że nawet na takich rzeczach... Moje wybory są po prostu złe. Albo to ja w swojej głowie staram się to przekombinować w jakiś dziwny sposób. Najwidoczniej. Witaj, przyjacielu. Jop. Hard steel. Ale charging, okej. Okay. Tylko raz można dokupić sobie w takim razie ten offering. O! Jednak były grzybki. Najwidoczniej tylko raz można. Okej. A, ten dźwięk jest od obrażeń krytycznych, okej. Okay. Fajne, fajne. Pierwszy raz mamy obrażenia krytyczne. Znowu to było obrażenie krytyczne. O, sam wlazłem w te obrażenia. 10% jakoś tak... 10% na obrażenia krytyczne jakoś tak często wpada. Zastanawiająco często wpada. Podejść, machnąć i dopiero wtedy my możemy, dokładnie. O! Zyskaliśmy połowę tego serduszka, fajnie. O nie. Muchożaby. Akurat nie lubię. Przydałaby nam się lepsza broń. No właśnie, a jej nie dostaniemy. Sobiutko. Ale obiecałem próbę na bossie kolejną. Kip. Ciebie już znamy. Nie, nie, nie.
Nie, nie, nie. To nie jest ten podział, tego co widzę. Wszystkie za dużo tam było. Okej, dlaczego się zmienia ten rozrzut? No właśnie. Uch, jak się pojawiają. Jest coś denerwujące. Okej, zapominam, że one również, no właśnie, dają obrażenie od skoków. Ja myślę, że to jest to, co mnie gubi cały czas. Dobrze by było, gdyby nie stały razem. Okej. Mamy to. Wydawało mi się, że tych mógł było dwa razy więcej. Było to średnia, tak? Zapomniałem, że ty też zadajesz obrażenia. I mamy Heket. Speak no evil. Tyle lat grania w gry i tyle lat nagrywania przeróżnych materiałów bądź prowadzenia streamów i właśnie dowiedziałem się o sobie czegoś bardzo ważnego. To jest to, że nawet jeśli uważam, że się skupiam, ale i tak coś gadam, to nie jestem w stanie się skupić. Dlatego pół walki się przymykałem, przepraszam bardzo, ale mamy to! Heket pokonana. Łańcuch numer 2 zerwany, okej. I tak tutaj popełniłem błędy, jasne, ale od razu ta walka zupełnie inaczej wyglądała. Jakiegoś byczka możemy mieć, proszę bardzo. Jasne. Oraz Hacker Trophy. Okej, jasne. Mhm. Wspaniale, wspaniale. Czy to przypadkiem nie powinno troszeczkę nabić nam wiary w nas? Oh. Okej, w dużym skrócie dostaliśmy po prostu małe niebezpośrednie pogratulowanie odnośnie pokonania Heket. No mam nadzieję, że chociaż troszeczkę odkupiłem pierwszą połowę, raczej odkupiłem swoje wtopy z pierwszej połowy odcinka. Dokładnie, otóż to. Mamy serce i od tego również zaczniemy kolejny odcinek. A tak więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas dzisiaj. Dzięki, że wpadliście, dzięki, że jesteście oraz nie tylko w komentarzach i w kulcie. Przypominam, że jeżeli chcecie znaleźć się w kulcie, zostawcie komentarz pod odcinkiem. Zawsze jakiś tam może jakiś algorytm podbije albo coś w tym rodzaju. Może ktoś więcej trafi tutaj i dołączy do nas do kultu.
Tak więc no, na razie sytuacja jak widać, wyratowana, ale jeszcze dosyć średnio, plus ja przynajmniej nauczyłem się czegoś nowego na temat siebie, że czasem muszę się przymknąć i po prostu lepiej wtedy grać. Dziękuję ślicznie, że wpadliście dzisiaj. Na razie, do następnego, hej!